Czy pani tam nie ma zegarka króla Toma? Rzekł nagle głos, który zdawał się nie przywiązywać najmniejszej wagi do tego pytania. Jurgenson czekał na odpowiedź przed drzwiami pani Trewers. Mam go, stoi. To nic, nie chodzi mi o godzinę. Może pani zechce mi go podać. Mało już czasu. Drzwi otworzyły się gwałtownie, czego się bynajmniej Jurgenson nie spodziewał. Wziął zegarek z wyciągniętej dłoni bez słowa podziękowania, mrucząc tylko pod nosem: tak, dobrze. Nie zapomniałam jeszcze liczyć sekund, jak się należy, ale zawsze wygodniej z zegarkiem. Nie miała najlżejszego pojęcia, o co mu chodzi. I było jej wszystko jedno. W myślach jej panowało wciąż zamieszanie. Dolegało jej uczucie cielesnego ucisku. Szepnęła ze wstydem: Zdaje mi się, że spałam. Ja nie spałem. Mruknął Jurgenson, który rysował się coraz wyraźniej przed jej oczami. Jasność krótkiego świtu wzrastała prędko, jakby słońcu spieszyło się spojrzeć na osadę. Co za, za straszna noc! wyszeptała posępnie. Ale Jurgenson nie poruszył się nawet. Był bez czucia, był prawie bez życia. Nic nie dało się z niego wyciągnąć. Lecz panią Trevor sporwała już fala niepokoju mętnego, jak jej wszystkie uczucia. Czy nie może mi pan nic powiedzieć? Krzyknęła. Przez jakie pół minuty Jurgenson milczał, wreszcie rzekł. Mówiłem całymi latami do każdego, kto chciał mnie pytać, mruknął pod wąsem. Do Toma mówiłem także. A Tom wiedział, co chce zrobić. Ale skąd mam wiedzieć, o co pani chodzi? To, co bym mógł wam powiedzieć, stałoby się dla was gorsze od trucizny. Pani Trewers nie była otrzaskana z klasycznymi powiedzeniami Irgensona. Machinalny jego głos, słowa, abstrakcyjny wygląd, wszystko ją przerażało. Mówił wciąż, dosłyszała, jak mruczał obojętnie: Ja wiem wszystko. I absurd tego twierdzenia był również przerażający. Pani Trewers wzdrygnęła się i rzekła z lekkim, dziwacznym śmiechem: Więc pan wie, dlaczego tej nocy wołałam króla Toma? Popatrzył w bok przez drzwi domku na rosnącą jasność dnia. Pani trewers spojrzała tam również. Nadchodził dzień. Już nadszedł. Następny dzień. Wydało jej się to klęską gorszą niż wszystko, co spotkało ją w życiu. Pan był na pokładzie. Chcę wiedzieć, czy można mnie było usłyszeć. Tak, rzekł Jergenson z roztargnieniem. Słyszałem panią. Potem, jakby trochę przytomniejąc, dodał mniej machinalnie. Cały okręt panią słyszał. Pani Trewers zadała sobie pytanie, czy wówczas wprost nie krzyknęła. Dotychczas nie przyszło jej to wcale na myśl. W owej chwili wydawało jej się, że starczy jej sił zaledwie na szept. Czy pan widział wtedy Toma, króla Toma? Czy on tam był? Chodzi mi o to, czy był właśnie wówczas, w tej chwili. W przejściu się świeciło. Czy był na pokładzie? Nie, w łodzi. Już w łodzi. Czy można mnie było usłyszeć w tej łodzi, tam, w dole? Pan mówi, że cały okręt mnie słyszał, wszystko mi jedno, ale czy on mógł mnie słyszeć? Więc pani chodzi o Toma, rzekł że z antonem niedbałej obserwacji. Czy pan nie może mi odpowiedzieć? Krzyknęła gniewnie. Tom był zajęty. To nie jest dziecinna zabawka. Nigdy, nigdy się nie dowiem, szepnęła do siebie. Spuściła oczy w ostatecznym upokorzeniu, w nieznośnym porywie pragnienia, jakby zapuszczała zasłonę na twarz. Żaden szmer nie zmącił samotnych jej myśli. Ale gdy podniosła oczy, Jürgensen nie stał już przed nią. Przez chwilę widziała go całego czarnego w jaskrawym i wąskim otworze drzwi po czym znikł jak pożarty przez gorącą łunę światła. Słońce wzeszło nad wybrzeżem zbiegu. Gdy pani Trewers ukazała się na pokładzie, twarz jej była jak gdyby śmiało odsłonięta, a suche i bezsenne oczy szeroko rozwarte. Jej wzrok, nielękający się promieni słońca, starał się przeniknąć najwewnętrzniejszy rdzeń rzeczy, na które patrzyła dzień po dniu w męce, strachu i niecierpliwości. Laguna, wybrzeże, barwy i kształty wydały jej się bardziej niż kiedykolwiek jaskrawy malowidłem na olbrzymim płótnie, które kryło przejawy niepojętego życia. Ocieniła ręką oczy. Na wybrzeżu widać było postacie ruchliwe, ciemne centki na białym półkolo objętym ostrokołami. W głębi starczały dachy nad gajami palm. Jeszcze dalej, w głąb, masa rzeźbionego białego koralu na dachach meczetu Jaśniała jak biała gwiazda świecąca w dzień. Religia i polityka. Zawsze polityka. Na lewą przed ostrokołem tęgi mglisty majak ogniska zamienił się w słup dymu. Kilka wielkich drzew nie pozwalało dojrzeć, czy nocna narada trwa jeszcze. Poruszały się tam jakieś niewyraźne postacie. Pani Trevers mogła je sobie wyobrazić. Daman, naczelny wódz morskich rabusiów o mściwym sercu i oczach gazeli, sentot. Cierpki fanatyk w wielkim turbanie, ten drugi świątobliwy mąż z wąską przepaską na biodrach i włosami posypanymi popiołem, wreszcie tenga, o którym mogła sobie wyrobić pojęcie z tego co słyszała. Tłusty, dobroduszny, podstępny, lecz gotów przelewać krew dla swych ambitnych celów. A tak bardzo śmiały, że paradowo pod żółtym urzędowym parasolem przed samymi wrotami ostro koło Belaraba przynajmniej tak opowiadano. Jurgenson siedział na pokładzie tyłem do klatki i był czymś zaprzątnięty. Zajęcie jego wyglądało fantastycznie i tak na skroś dziecinnie, że lęk przejął panią trewers, gdy spostrzegła, jak bardzo ten człowiek jest zaabsorbowany. Przed Jurgensonem leżało na pokładzie kilka kawałków liny, dość cienkiej, jakby brudnej, różnej długości, od paru cali do stopy mniej więcej. Jurgenson podpalił ich końce. Była to zaiste zabawa godnej dioty. Paliły się ze zdumiewającą chyżością, trzaskając od czasu do czasu i słały w ciche powietrze między burtami bardzo cienkie, ściśle równoległe nitki dymu z rozpływającym się u szczytu zakrętasem. A Jürgenson był tym tak pochłonięty, że wystarczało na niego spojrzeć, aby stracić wszelką wiarę w normalne funkcjonowanie jego umysłu. W na wpół otwartej dłoni trzymał zegarek. Zaopatrzył się także w papier i kawałek ołówka. Pani Trewers była pewna, że nie widzi nic i nic nie słyszy. Panie kapitanie, pan pewnie myśli... Usiłował pozbyć się jej, machając na nią ołówkiem. Nie chciał, by mu przerywano dziwne zajęcie. Bawił się naprawdę bardzo poważnie tymi kawałkami linii. Zapaliłem je wszystkie razem, szepnął nie spuszczając oka z cyferblatu zegarka. Właśnie w tej samej chwili najkrótszy kawałek zgasł, wypaliwszy się zupełnie. Jurgenson zapisał coś pośpiesznie i znów siedział bez ruchu. pani Trewers zaś patrzyła na niego z osłupieniem, mówiąc sobie, że doprawdy nie warto jest żyć na świecie. Nitki dymu wiły się wciąż i rozpływały przed uważnym Jurgensonem. Co pan robi? zapytała posępnie pani Trewers. Sprawdzam zegarek. Konieczna ostrożność. Nigdy jeszcze pani Trewers nie widziała, by Jurgenson był tak mało podobny do widma. Zdradzał ludzkie ułomności. Niecierpliwiło go najście pani Trevers. Dzielił uwagę między nitki dymu i cyferblad zegarka z takim przejęciem, że nagle salwy wystrzałów, przerywających po raz pierwszy od wielu dni ciszę laguny i złudzenie malowanego krajobrazu, nie pobudziły go do podniesienia głowy. Targnął ją tylko z lekka w bok. Pani Trevers wpatrywała się w pasma białego dymu płynące nad ostrokołem Belaraba. Salwy ostrych wystrzałów ucichły, a ich połączone echa wracały szybko po wodzie, jak długie westchnienie. Co to znaczy? zawołała pani Trevers. Belarab wrócił, rzekł Jurgenson. Ostatnia nitka dymu znikła. Jergenson wstał z pokładu. Przestał się zajmować zegarkiem, wetknął go niedbale do kieszeni, razem z kawałkiem papieru i ołówkiem. Wrócił do swego oderwania od ziemskiego życia, ale podszedł jednak do burty i raczył spojrzeć ku ostrokołowi Bela raba. Tak, jest w domu, rzekł bardzo cicho. Co się teraz stanie? Krzyknęła pani Trevers. Co trzeba zrobić? Jurgeson zdawał się dalej głośno rozmyślać. Ja wiem, co mam robić. Wymam rotoł. To pan szczęśliwy, rzekła pani Trewers z głęboką goryczą. Zdawało jej się, że jest opuszczona przez cały świat. Przeciwległy brzeg laguny przybrał znów wygląd malowanej kurtyny, która nigdy się nie podniesie, aby odsłonić prawdę ukrytą za oślepiającą i bezduszną swą wspaniałością. Zdawało się pani Trewers, że zamieniła już ze wszystkimi ostatnie słowa z Dalcaserem, z mężem, nawet z Lingardem, i że wszyscy poszli za kurtynę, znikając jej z oczu na zawsze. Z białych pozostał tylko Jürgenson, który zerwał już z życiem tak zupełnie, że sama obecność tego człowieka odbierała wszelki żar i tajemniczość istnieniu, zostawiając tylko jego straszliwą, jego oburzającą płachość. Pani Trevers podniósł się bunt. Zawołała z tłumioną pasją, panie kapitanie, czy pan zdaje sobie sprawę, że ja żyję? Zwrócił na nią oczy. Zimna ich szklistość poskromiła ją, lecz nim ją zdołała odepchnąć, coś jak błysnięcie iskry ożywiło na chwilę wzrok Jurgensona. Chcę tam do nich pojechać. Chcę jechać tam na wybrzeże rzekła stanowczo. Tam. Jej nagie, wyciągnięte ramię wskazywało na przeciwległy brzeg laguny. Zmartwychwstałe oczy Jurgensona prześliznęły się wzdłuż białej ręki i powędrowały w przestrzeni. Nie ma łodzi, mruknął. Musi tu być jakieś czu. No Wiem, że tu jest czu. No Potrzebuję go. Jurgenson nie ustąpił. O którego z nich pani chodzi? spytał jego pusty, bezdzięczny głos. Patrzyła na niego dalej. Twarz jej zastygła w surową maskę. Jego twarz nie zdradziła się z niczym przed śmiałymi i znużonymi oczyma pani Trevers. Cóż by pani mogła tam zrobić, dodał Jurgenson tak bezlitośnie, tak nieodparcie i szczerze, jakby był wcieleniem tego wewnętrznego głosu, który w każdym z nas się czasem odzywa, a jest przykre jak słowa Jurgensona i równie trudno na nie odpowiedzieć. Niech pan pamięta, że nie jestem cieniem, lecz żyjącą kobietą. Mogę żyć i mogę umrzeć, Niech mnie pan wyśle, abym podzieliła ich los. Chciałaby pani tego naprawdę? spytał obudzony Jurgenson, głosem mającym sobie coś nadspodziewanie żywego, jakąś słabą wibrację, której już od lat nikt nie słyszał. Tam czeka może śmierć, mruknął, popadając znów w obojętność.